Na wysokości skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką 323 i zjazdu na Rynarcice doszło do rozszczelnienia cysterny z nieznaną substancją i wycieku. Po dojeździe straży na miejsce okazało się, że to kwas siarkowy, który rozlał się na kilkuset metrach drogi. Strażacy ubrani w specjalistyczne kombinezony zabezpieczyli wyciek. Cysterna najprawdopodobniej uległa awarii z powodu wad technicznych. Nie doszło do żadnego wypadku. Odcinek drogi w kierunku Lubina został zamknięty. Nie było na szczęście zagrożenia dla środowiska. U ludzi kwas siarkowy może wywoływać poparzenia dróg oddechowych i oczu, więc jest bardzo niebezpieczny. Służby musiały przepompować resztę substancji do innej cysterny. W akcji ratowniczej wziął udział kilka zastępów Straży Pożarnej z Lubina oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Legnicy.